Was serdecznie już w czwartym odcinku zagrajmy z serii Days Gone na moim skromnym kanale. Ja oczywiście jestem Admirał Karol i zapraszam Was na kolejne, mam nadzieję, że jabłuśne i bez lamienia, przygody Beacona w świecie post-apo, jakim jest Days Gone. Ja się w takim razie zamykam i życzę Wam przyjemnego oglądania. Zaczekaj, otworzę bramę. Faktycznie, muszę zwalczyć resztę gniazd. Czuję smród. Muszę być już blisko. To się da sprzedać. Okej. Mogę coś z tego zrobić. Złom.
Kolejne trofeum. Tak, to rozumiem. Ja to wezmę. Benzyna. Wrócę później. Wypalę te gniazda. Smród gniazda. Musi być gdzieś tutaj. Zrobione. Niro nie było w stanie was przed niczym obronić. Kończył się presja.
Dobra. Żyjcie sobie, gdzie tylko chcecie, ale nie tutaj. Jest mój. Nie wasz. Zrozumiane? Więcej was skurwieli matka nie miała? Ha? Jeszcze? Ile was jest? Kurwa, pusty. Hej, skarbie. Tak, no, załatwiłem je. Nie będą ci się naprzykrzać. No, cześć. To znowu ja. Trzeba się zbierać. Deacon, muszę ci coś powiedzieć. Hej, to nie z luzu, to tylko ręka. Mówiłeś mi, że lepiej nie wracać, a ja cię nie posłuchałam. Niby wiedziałam, że jest coraz gorzej, ale no... Przecież nikt z nas nie wiedział, że to tak fajnie, a na pewno nie tak szybko. Nic nie rozumiesz. Ja nie wiem, co bym bez ciebie zrobiła. To jest... to wyłącznie moja wina. Hej, nie zostawię cię przecież. Obiecałam ci coś. Pamiętasz? No. Deacon, czekaj! Sara, no chodź. Tu jest jakiś dzieciak. Czekaj. Hej. Hej, wszystko gra? Chodź, poszukamy twoich rodziców, okej? Okay? Naprawdę, trzeba już iść. Dalej, dalej. Ona mnie cieknęła. O cholera. A jest bardzo źle? Nie wiem, chyba nie. Chyba nie aż tak źle. Jezu. Okej, okay, dobra. Okay. Tylko to trzymaj jak najmocniej. Możesz biec? Chyba nie, ale może tam radę iść. Dobra, może być. Już prawie jesteśmy. Dwie godziny temu było tu pełno federalnych. Tak, pewnie już się ewakuowali. Tak, pewnie się zmyli.
jest cała chmurowa. Mąż pewnie zahaczył o nerkę czy coś. Udało się zakażenie. Jak się trzymasz, siostrzeczka? To durne. To był taki mały... Taki mały dzieciak, taki... Taki pieprzony szczyl. Z wielkim, kurwa, nożem. Hej, pomóż. Dawaj, okej. Dobra, dobra, już tutaj. Kolejna banda. Lepiej zrywam, zanim się przejmę. Lecimy na dach i ściągniemy jeden z tych śmigłowców. No, chodź. Może tu trochę odpoczniesz. Hej, już dobrze, dobrze. Strasznie mi przypominała moją małą siostrę, wiesz. Kiedyś całymi dniami bawiłyśmy się w chowanego. A ona wtedy... Ona wtedy chowała główkę w swój płaszczyk, o tak. Pocieli mnie kiedyś, ale nie aż tak. Ma gorączkę. Jezu. Popatrz. Trzeba spadać. Ile nie ten nie. Dasz radę iść, kochanie? Tak, trzymam. Poszukaj wyjścia. Cholera. Okej. Wszyscy, moment, moment. No, o czym myślisz? Okej. Odwróć jego uwagę, a ja spróbuję go jakoś zajść. Spoko, spoko, idź, idź. Dam radę, idź! Gościu! Hej, nie mam broni! Nie mam broni! Posłuchaj, gościu, posłuchaj mnie! Tam jest moja kobieta, dźgnęli ją. Właśnie próbujemy iść na dach. Wydawasz! Helikopter, więc proszę, wysłuchaj mnie! Zabiłeś mi żonę! O nie, słuchaj. Nie wiem nic o tym, że zabiliście. Jest mi bardzo, bardzo trudno, ale serio, nic nie zrobiliśmy. Słuchaj! Weź! Oddaj mi broń! Oddaj mi broń! Ja tak kurę! Dość! Ona jest ranna. Co się z nią stało? Nie jest tym, co tam się odpierdala. Sam nie wiem. Dźgnęli ją. Nie mogę już nikogo zabrać. Okej, dobra. Jeśli nie dostarczymy jej do szpitala, to ona nie przeżyje. Nie ma już więcej szpitali. O nie, jak to nie ma szpitali? Macie lekarzy, macie system, macie wszystko. Jestem po licencjacie, okej? Okay? Ja tu jestem na ochotnika. Nawet nie powinno mnie tu być. Brian. Zabiorę najwyżej dwójkę, okej? Okay? Dwójkę! Jak to zmieścisz tylko dwójkę? Za duże obciążenie, okej? Okay? Mogę zabrać dwie osoby, dwie! Okej, okay. Dobra, pomóż mi, no już! Spokojnie, kochanie. Jest dobrze. Nic nie będzie. Zajmę się nią. Hej, za chwilę wracam, dobra? Hej, Buzę, dawaj, śmigłowiec już leci. Na śmigłowiec już leci. Słyszałem, co mówią. Mają miejsce na górę dwie osoby. Leć. Leć z nią. Nic mi nie będzie. Przechodziłem już przez gorsze chujnie. A co nie? Wiem, stary. Gdzie lecicie? Co? Gdzie lecicie? Obóz uchodźców na północ od Riffinger Check. Buzer nie poradzi sobie teraz beze mnie. Oddasz mi go. Wsiadasz? Thank you.
śpi spokojnie, dobra? Ja niedługo do ciebie zajrzę i... Tak, wiem, nie chcesz, żebym to robił, ale... Buzer chyba ma rację. Nie potrafię się powstrzymać. No to... Jak mówiłem... Wrócę. Buzer! Kolejny śmigłowiec Niro! Ciekawe, co oni kombinują. Na drodze, o cholera. Zaraz, nie odpowiem przy całej strefy lejowej. Ah!
tam pojechałeś, tak? Chociaż cię zabroniłem. Słuchaj! Możesz ze mnie zejść? Ja tylko poluję na świrusy, Buzer, rozumiesz? Trofea to jedyny powód, dla którego tam jeżdżę. O kurwa, konsacze! Cholera, mało nabojów. Jednego mniej! Czekaj! Chyba zwalniają! Tak, zatrzymują się! Pewnie już bym nie żył. Nick, pamiętasz, jak ci mówiłem, że życie cię zbrzydło? Tak, dam radę. Bez odbioru. Usypiacz nie działa. Pewnie, że działa. Kolejne trofea. To się przyda. Okej, to jakieś radio. Wracaj tu z tym! Ty mały gnojku, to moje! Och, w końcu, Jezu Chryste, ale te gnojki śmigają. Tak. Na pewno się przyda. Co oni to w ogóle robią? Wyglądało, jakby próbowali wiązać świrusy. Kurwa, nie wiem, jak to opisać. Jedną z straszek wzięli w pętlę i chyba umieścili na niej urządzenie tropiące czy coś. Co? Wiązać? Co to znaczy?
No wiesz, wiązać, jakby chcieli z nich pobrać próbki czy coś. Jak ci goście z programów o dzikich zwierzętach. Nieźle popierdolone. Przegoniła ich grupa rojaków. Spieprzali w podskokach, ale zostawili coś. Radio. Zaraz. Nie myślisz chyba, że Sara... Nie. Ja sam nie wiem. Ja tylko... On żyje, Boozer. On żyje. O'Brien. Jeden z tych z Niro. Spróbuję go namierzyć, jeśli to możliwe. Chcę tylko uzyskać odpowiedzi. Cholera. No dobra. Słuchaj, niedługo znów będę mógł jeździć. Pomogę ci, Dick. Jeśli on żyje, znajdziemy Drania. A żebyś... wiedział. Zajrzę do ciebie później. Bez odbioru. Okej, O'Brien. Gdzie do cholery jesteś? Złomu nigdy dość. Okej. Hej. Trochę się zgubiłem. Może mogłabyś mi pomóc? Przepraszam, zgubiłeś się? Tak, w zasadzie szukam Old Bell na Proud, ale nie widzę tutaj zbyt wielu znaków. Daj spokój, chyba sobie żartujesz. Nie. Co? O co chodzi? Co? A. No cudownie. Po prostu idealnie. To cudownie. W opór cudownie. To co z tymi wskazówkami? Co? Przykro mi, nie wiem, gdzie jest Belnok, Belnak, Belni, Belnap? Belnap, no właśnie. Nie mam pojęcia, gdzie to jest. Naprawdę ci nie pomogę, przykro mi. Znaczy się nie. Nie. Okej, okay. Dobra. Wielkie dzięki. Hej! Może cię podwieźć? Tak, poproszę. Miło, że w końcu zaproponowałeś. Jestem Sara. A ja Deacon. O, przepraszam, ufajdałam cię. Nie wiem, co ja... To ustrojstwo... W sumie to żadna filozofia. Przerzuć prostu... nogę, tak. Okej. Okay. O, tutaj... O! Wow. Dobra. Gotowa. Hej! Hej! Trzymaj się. Bardzo ci dziękuję. Do usług. Tu nie ma zasięgu i nie działa sieć. Przecież siedzę, a niedaleko stąd jest bar Szalonego Uliego i tam mają... Sieć, w sensie internet. Wiem. No tak, jasne. Także... To co taka fajna dziewczyna robi w takim miejscu? A wiesz, ciągle zadaję sobie to pytanie. Prowadzę badania. Znaczy, obserwuję. Dzięki. Nie miałem pojęcia, czym są badania. No tak, badam rośliny. Badasz rośliny? No. Hej, uważaj! Nic ci nie jest? Nie, tylko... Jezu, ale było blisko. Hej, na pewno wszystko gra? Tak, nic mi nie jest, tylko... O Boże. Hej, mam zasięg w telefonie.
Cześć. Wszystko gra, tylko... Ten samochód, co dostałam od ciebie, to jebany rzęch. Potrzebuję lawety. Jestem na... Nie wiem, jakiejś... Nie wiem, gdzie Droga jestem. Droga 42. Droga 42? Tak, jakąś milę dalej. To widzimy się, jak przyjedziesz. Zabiorę cię z powrotem do auta. Możemy poczekać na lawetę. Sama nie wiem. No dobra. Jestem pewna, że kiedy ci chłopcy wrócą, to chętnie cię podwiozą, więc... Okej, okay, niech będzie. Dobra, tylko... Daj mi chwilkę. Zaraz tu będą, dobra, więc... Dobra, dobra, chrzanić to, jedziemy. Tylko tym razem ostrożnie, dobrze? Wcale się nie zgubiłeś, prawda? Zależy, kogo spytasz. Moja ex powiedziałaby, że pogubiłem się lata temu. Ale te okolice znasz całkiem nieźle. Czyli nie pochodzisz stąd? Nie, jestem z Seattle. Firma, dla której pracuję, po prostu otworzyła tutaj laboratorium. Dlatego przyjechałam na to pustkowie. Badać rośliny? Zgadza się. No tak, już ci mówiłam. No więc tak, moja firma pracuje dla klienta z branży bioinżynieryjnej i część z tych roślin, które badam, jest dosyć rzadka i tak się składa, że rosną właśnie w tej okolicy. To chyba najlepsza rzecz, jaką w życiu słyszałem. Kurde, a to co? Clint! Mamy towarzystwo! Tutaj mamy, chłopaki. Takiegoś twardziela, tak? Tak! Tak, jeszcze raz! No i jak tam, motorowce? Teraz dawaj, dawaj! Teraz nie jesteś taki chłodny, co? Ty nic nie łapiesz, co nie, motorowcu? Tak! Pożałuję tego! Damy mu wycisk. Podoba ci się to? A może to? Szanić to ja odpadam! Czekaj, czekaj! Chwila, ktoś tu! Spierdalamy! Jazda! O Jezu! O mój Boże! O nie, nie! O mój Boże! Hej! Strasznie mi przykro. Nie. Sama nie wiem. Tylko zajrzałam do twojej torby, nie, no i porządku. Zobaczyłam to. O mój Boże, mogą kogoś zabić. A wiesz? O cholera. Ach, ale najpierw musisz w nich przynajmniej wycelować. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie robiłam. Zobaczyłam... Nie, w porządku. Tylko zobaczyłam to w twojej torbie i po to prostu chciałam to zrobić na policję, wiesz, ale teraz nie było żadnych kresek. Nie miałam zasięgu. Poczekam tu spokojnie, aż przyjedzie twój facet. Okej. Okay. Dziękuję. Serio, nigdy wcześniej tego nie robiłam. A dałbym się nabrać. Serio? Hacker. Obóz Hot Springs. Jesteście tam? Potrzebuję więcej informacji w sprawie tej ocalałej z Marion Force.
Powiedziałam ci wszystko, co wiem. Młoda kobieta. Czekaj. Larsen wspominał coś o Henry Jeans, starej naleśnikarni przy wschodnim moście. Wielka góra naleśniki. O, kojarzę miejscówkę. Dobra, to zacznę tam. W porządku. I pamiętaj, sprowadź ją tu. Parę dni temu przejeżdżała tędy grupa włóczęgów. Sprzedali nam kilka gnatów. Może coś z tego ci się przyda. Będę o tym pamiętać. Będę odbiorę. Tak, potrzebuję paliwa. Pieszcy, świetnie. Na mnie czekacie? Co? Kurwa! Która nie wolno rekord? Prawda, nas wysłowi? Zastanawiałem się, od czego wszystko się zaczęło. Korzenie się dają na nic. Z radia Wolny Oregon. Nie wierzcie kłamstwom. No, co do jednego się nie mylisz, Kołb. Te wszystkie obozy uchodźców Niro faktycznie okazały się obozami śmierci, ale innymi niż można było się spodziewać. Nic ci nie będzie. Nie dasz sobie tutaj rady, ale wiem, gdzie możesz znaleźć obóz. Obóz? Gdzie? Gdzie? Pokaż mi, pokaż. Pójdę tam. Pójdę. Peaceful Lake. Mark Copeland. Tam jest bezpiecznie. Och, już było po mnie. O kurwa. Rozumiesz? Strasznie ci dziękuję. O rany. Powiedz, że to był St. John. Deacon. Oni mnie znają. Nie zatrzymuj się i uważaj na siebie.
kurwa! Pewnie się to bardziej przyda. Hej, ktoś tu jest. Tutaj! Ktoś jest przy bramie. Ja to wezmę. Ktoś idzie. Tu Radio Wolne Oregon. Prawda was wyzwoli. Ziemia jest darem dla nas wszystkich, żeby wykorzystywać ją jak chcemy i zapewnić być sobie i swoim rodzinom. To nie moje słowo. To Bóg dał nam na nią władzę. Jednak niektórym to nie wystarczało. Chcieli więcej. Gdy kończyły się zapasy paliwa, wywindowali ceny, żeby móc skupić władzę we własnych rękach. Chcieliśmy zbudować damy w celu produkcji elektryczności, ale szlaki łososi były ważniejsze niż ogrzanie naszych domów. Chcieliśmy ściąć kilka drzew, żeby wybudować domy, ale gniazda puszczyków plamistych były ważniejsze niż cały przemysł drzewny. A teraz, kiedy federalni skryli się pod ziemią, można powiedzieć, że wyeliminowaliśmy pośredników. Nikt nie powstrzyma nas przed wzięciem tego, co nam należne. Tu Mark Copeland z Radia Wolny Oregon. Nie wierzcie kłamstwo. Tylko wiesz co, Cope? Właściwie to ceny paliwa ostatnio spadły, nawet bardzo. Jedyny problem to to, że trzeba je znaleźć samemu. A z tego co mi wiadomo, mamy całe mnóstwo dupków, którzy próbują wziąć to, co im się należy. Potrzebujesz czegoś? Trzeba. Ej, jak leci? A ty co nie pracujesz? Hej, rusz dupę i wracaj do roboty. Nie. To jest dobry zakup. Ej, rozejrzyj się. Potrzebujesz czegoś jeszcze? Dobry wybór. Wpadnij, jeśli będziesz czegoś potrzebował. Okej. Mogę ci pomóc? Siema, stary. Hej, co tam słychać? Czekaj, otworzę bramę.
dzikie zwierzęta. No, przynajmniej nie trzeba się już przejmować ruchem ulic. Ślady w błocie. Dziecko, kobieta, ja pierdolę, bo zerby wiedział. To musi być ona. Pewnie przychodzi tutaj po wodę. Każdego dnia przychodzisz tutaj po wodę, prawda? Ale poruszasz się ostrożnie. Nie zostajesz długo w jednym miejscu. Mądrze. Mądra dziewczyna. Unika ulic, wychodzi tylko w nocy, jak świrusy, ale tak trudniej ją zobaczyć. Pieprzenie wieczyści, żaden z was nie wyjdzie stąd żywy.
zamknięte. Dom jest zamknięty. Jak ona wchodzi i wychodzi?
Rabina, czyli tak. No już. Muszę ją tylko tu ustawić. Dobra, mała. Gdzie się chowasz? Nie bój się. Nie zrobię ci krzywdy. Jesteś tu sama? Czy jest tu ktoś jeszcze? O, rany. Okej. To twój pokój? Fajne puchary. Są twoje? Nie! Liza. To moje! To za zawody gimnastyczne. Powinnam była wygrać, ale Missy King strasznie oszukała. Liza! Liza, słyszysz strzał na zewnątrz? Tu nie jest bezpiecznie. Byłam ale w szkole. Jak... A mama do mnie zadzwoniła i powiedziała, żebym szybko wracała do domu, że poczekają na mnie i wtedy razem wyjedziemy, ale... A potem, jak wróciłam, znalazłam wiadomość i napisali, że odeszli. A ja nie wiedziałam, co zrobić. A więc się ukryłam i... Ja nie wiedziałam, co robić. Już dobrze, wszystko dobrze, dobrze. Liza, niedaleko stąd jest taki obóz. Naprawdę musisz ze mną pojechać. Wiesz, tam są inni ludzie. Ja ich znam. To jest... Nie będę ci kłamał, to obóz pracy. Żeby dostać jedzenie, musisz pracować. Życie tam jest ciężkie, ale przynajmniej nie umrzesz z głodu. Nie, nie, mama tu po mnie przyjdzie. To twoja mamusia? Mówiłaś, że nie wróciła, tak? Więc może jest w obozie. Mama jest w obozie? Na pewno czeka. Okej. Trzymaj się blisko. Ci ludzie z karabinami ciągle tam są? Nie, nie musisz się już nim martwić. Już ich nie ma. Okej. Jest tu ktoś może? Jezu mała, od jak dawna tak żyjesz? Wiadomość od mamy Lisy. Ciekawe co się stało, że jest ta ryba. A to co? Wiadomość od mamy. Makaron z serem. To już przeszłość. Zatrzymaj się za mną. Chodź.
No to jazda. Wezmę wszystko. Wezmę. Chodź, wsiadaj. Musimy jechać. Sama nie wiem. Chodź, mała. Trzeba jechać. Hej, jak się nazywasz? Deacon. Nazywam się Deacon. A Lisa, jakim cudem przeżyłaś tu, sama, tyle czasu? Nie jesteś tu. Mój tata kolekcjonuje skały. Kiedyś zabierał mnie na poszukiwanie geod wulkanicznych. Geod? A co to? To takie skały, ale jak je przetniesz, to w środku są naprawdę ładne. Dobra, to brzmi ciekawie. Byliśmy w różnych miejscach. W kraterze Belknap, z Lava Flow, Black Crater. Wszędzie. Myślisz, że on też jest w obozie? A nie wiem, mała. Cholera, ktoś jest w tunelu. Co? Tutaj, zeskakuj. Co robimy? Posłuchaj mnie. Pamiętasz te odgłosy wystrzałów? To byli bardzo źli ludzie. Rozumiesz? Skurwysynie, co to się zabawimy? Uciekaj!
chował. Brać go! Nazwij się tego, dupku! Lepsze to niż nic. Dawaj, dawaj, dawaj! No. Wycofuję się! Lisa! Mała! Wyjdź, jest już bezpiecznie! Więcej naboju.
Chodź, wskakuj. Wszystko gra? Tak, tak. Ale chyba chcę do domu. Nie, mała, do obozu. Będziesz tam bezpieczna, zobaczysz. Okej. Okay. Zadam ci pytanie, Lisa. Bardzo ważne pytanie. Czy któryś z twoich sąsiadów miał może broń palną? No wiesz, jakieś pistolety, karabiny, tego typu rzeczy. Nie, jacyś ludzie wszystko zabrali. Ludzie? Tacy jak ci w tunelu? A może, mieli mundury, jak w wojsku? Jakby armia. Ale byli bardzo brudni i mieli ze sobą flagi, które sami zrobili. Bojówka hrabstwa de Szus, tak myślę. Był z nimi jeszcze ktoś? Kobiety? Dzieci? Nie pamiętam. Dobra! Tommy by pamiętał. Tommy? Tommy Strickland, mój najlepszy przyjaciel. Ale on zniknął. Pojechał z tatą się ukryć. Ukryć? Jak to? Jego tata zbudował schron i zwoził tam całe mnóstwo rzeczy. Mapy, jedzenie, wodę, broń. No wiesz, takie różne. Jasne, rozumiem. Wiesz, gdzie to jest? Nie. Chcieli, żebym pojechała z nimi, ale wiedziałam, że mama i tata po mnie wrócą. Ktoś idzie. Dobra, to tu. Jesteśmy na miejscu. Chwilę. Trzymaj się blisko spoko. Mnie. Otwieraj. Okej. Okay. Kogo my tu mamy? Pani Tucker! O mój Boże! Lisa, kochanie! O, już dobrze, jesteś bezpieczna. Mama i tata! I wszyscy zachorowali i nie wiedziałam, co zrobić. I przyszli mężczyźni, ludzie się pochorowali. Już dobrze, jesteś bezpieczna. To jakiś cud. To pieprzony cud. Byłyśmy sąsiadkami, prawda? Mieszkałyśmy tuż obok. Znałam jej rodziców. Są tutaj? Pani Tucker. Kochanie, przecież sama dobrze wiesz. Nie. Tu ich nie ma. Chodź do środka. Umyjesz się. Damy ci jeść, a potem znajdę ci miejsce do spania. Idźcie z nią, dajcie jej jeść. Idź do Alkaja. Dzisiaj zaktualizuję kredyt. Hej, posłuchaj proszę. Ona wiele przeszła. Możesz... Pozwól, że ja zajmę się. Nie, słuchaj, mówię, okej, sero, nie żyłujcie jej tak samo jak całej reszty. Nie mów mi, jak zarządzać obozem. Przeniesiesz się tu? Będziesz nam pomagał? To może cię wtedy posłucham. Nie rozklejaj mi się, Dick. Leci. Czego potrzebujesz? Co słychać w Hot Springs? Potrzebujesz czegoś jeszcze? Co jeszcze mogę dla ciebie zrobić? Mogę ci coś jeszcze zaoferować? Dobra, jasne. Do zobaczenia. No już, wracaj do roboty.